5 września Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa Archidiecezji Lwowskiej uroczyście rozpoczęło nowy rok edukacyjno-formacyjny. W tym roku akademickim zajęcia rozpoczyna 15 kleryków, z czego 3 tylko rozpoczyna formację. Wspólnotę seminarium wzbogacili bracia z parafii w Rudkach, Nowego Jaryczowa oraz... Droga wspólnoto seminaryjna, z księdzem rektorem i dyrektorem Instytutu na czele. Stając na progu kolejnego roku formacyjnego, zadajemy sobie pytanie, co nas czeka? Gdy chodzi o czas wojny, to zderzamy się z wielką niewiadomą. Mszy świętej w intencji seminarzystów przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wraz z rektorem, przełożonymi i wychowawcami seminarium. Metropolita w swoim kazaniu skupił się na liście pasterskim świętego Józefa Bilczewskiego, napisanego na początku I wojny światowej, kiedy też panował strach i niepewność, niszcząc życie i sumienie ludzi. Na zakończenie mszy świętej wszyscy obecni zostali pobłogosławieni relikwiami błogosławionego Rolando Rivi. To włoski seminarzysta, męczennik, który 13 kwietnia 1945 roku przyjął śmierć męczeńską z rąk partyzantów komunistycznych tylko dlatego, że z głęboką gorliwością wyznawał swoje oddanie Chrystusowi i jego Kościołowi. Relikwie błogosławionego przechowywane są w kaplicy seminarium od 2020 roku, a seminarzyści często modlą się do Boga za wstawiennictwem włoskiego kleryka. Dobrze, możecie siadać sobie.